Gospodarz turnieju UKS Jedynka zdobył w sumie 6 medali, natomiast drugi z sulechowskich klubów, Trójka, zgromadził ich na swoim koncie tylko o jeden mniej. Dla większości z nich jest to pierwszy start, to są młodzi adepci tego naszego sportu, akrobatyki sportowej. Dla niektórych to naprawdę wielkie przeżycie, gdyż to są dzieci w wieku od 5 lat do 13, ale myślę, że start można zaliczyć do udanych. W Trójce dziewcząt bezkonkurencyjne były akrobatki UKS-u AS Zielona Góra. Trio w składzie Wasiel, Gawrysiak, Kuczyńska otrzymało wysokie noty i zebrało w sumie 51,7 punkta. Dziewczyny zrobiły swoje. Trójka, są to zwycięzczynie młodych talentów 2013 roku. Górna jest po kontuzji, po zabiegu na kolano. Zrobiły to, co miały zrobić, czyli zrobiły swoje. Na dobrym poziomie. Forma przyjdzie na czerwiec na Mistrzostwa Polski Juniorów. Danuta Majewska po rozpadzie złotego trio Grześków, Kowalska, Becker poszukuje następczyń. Od niedawna rozpoczęła pracę z nowymi podopiecznymi. Mamy tu zespoły, muszę tylko dodać, że te zespoły to są razem z moją córką Dorotą Majewską, która w zasadzie z nimi zaczęła pracować. Ja jestem takim pomocnikiem, ale nie ukrywam, że mam nadzieję, że za chwilę zespoły, które tutaj się teraz dopiero przecierają, może w przyszłości zastąpią Kingę Becker i pozostałe koleżanki, chociaż jeszcze pracy jest przed nimi dużo. W Sulechowie prezentowały się również podopieczne już trenerki Kingi Becker i Katarzyny Maciejewskiej z AZS-u AWF-u Gorzów. Niektóre ćwiczą tylko pół roku, niektóre już półtora. Jest to naprawdę świeży zespół. Przygotowywaliśmy się króciutko do tych zawodów, bo wcześniej trenowaliśmy ogólnorozwojowe piramidy, figury, więc to jest ich pierwszy start, na pewno stresujący. Dziewczynki są zadowolone. Kolejne zawody międzywojewódzkie odbędą się w Zielonej Górze w połowie maja.